I proszę Państwa, witamy po krótkiej przerwie na torze regatowym Malta w Poznaniu, gdzie od dzisiaj wystartowały Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Świata w wieślarstwie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Już za chwileczkę odbędzie się wyścig dwójki podwójnej kobiet. A very good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the afternoon session of the first day of the 14th World University Rowing Championship. We're about to see the start of the women's pair in a race for lanes. Chcielibyśmy od razu gorąco powitać panią Małgorzatę Kubiak z Telewizji Polskiej, która oczywiście jak zawsze wspiera nasze zawody. Jest tutaj pani Małgosia z nami na torze regatowym przez cały czas. I proszę Państwa, już za chwileczkę siostry wierzbowskie, 10. osada Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Nasza oczywiście osada, która wystartowała i reprezentowała polskie barwy biało-czerwone na Igrzyskach Olimpijskich w słonecznej Brazylii. Ale u nas też jest bardzo słonecznie, zwłaszcza dzięki osadom, które już bezpośrednio dzisiaj awansowały w sesji porannej bezpośrednio do finału. A teraz liczymy na kolejne sukcesy polskich osad. I już za chwileczkę dwójka podwójna kobiet. Na to, że pierwszym wystartują Polska. In lane one, Poland. Anna Wierzbowska and Maria Wierzbowska. Na to, że drugim Wielka Brytania i Północna Irlandia. In lane two, representing the United Kingdom, Anastasia Chitty and Samantha Corti. Na to, że trzecim Czechy. Lane 3, the Czech Republic, Martina Stillerowa and Katarina Kopecka. Na torze czwartym, reprezentacja Włoch. In lane 4, representing Italy, Ludovica Serafini and Carmela Pappalardo. I na torze piątym, reprezentantki Holandii. And in lane 5, representing the Netherlands, Femke Austi and Floor Stam. Proszę Państwa, ale nas na pewno interesuje występ Polek. Polek, które, przypomnę, zajęły czwarte miejsce w finale B Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w Brazylii. Anna Wierzbowska, Maria Wierzbowska, Anna Wierzbowska wczoraj wciągała flagę FISU podczas ceremonii otwarcia. Również czytała przysięgę oficjalną, składała w imieniu zawodników, a dzisiaj reprezentuje wspólnie ze swoją siostrą Marią Wierzbowską na torze regatowym Malta w Poznaniu podczas 14. Akademickich Mistrzostw Świata w wioślarstwie, które od dzisiaj do niedzieli trwać będą właśnie tutaj, w samym sercu Poznania, na torze regatowym Malta w Poznaniu.
Startująca na torze drugim Samantha Corti z Wielkiej Brytanii to brązowa medalistka Mistrzostw Świata U23 z 2015 roku z Plovdiv. I chyba na prowadzeniu osada Polski, chyba Ania z Marią są na prowadzeniu. Przypomnę, 10. osada Igrzysk Olimpijskich, 4. w finale B. Siostry wierzbowskie teraz płyną na torze pierwszym. Ale również bardzo mocno Ludowicza Serafini, Carmela Papalardo z Włoch na torze czwartym. Także naciska osada Wielkiej Brytanii. Chitty i Corti. Ale to przecież Polki należą do ścisłej czołówki. To one walczyły na tegorocznych igrzyskach. To one wiedzą, jak zachowywać się najlepiej na największych imprezach globu. Ponad łódkę przewagi mają Anna i Maria Wierzbowskie. I to Polki jako pierwsze przekroczyły linię mety przed osadą Wielkiej Brytanii i przed Włoszkami. Official results of this race for lanes, ladies and gentlemen. Poland ahead of the United Kingdom and Italy.
A właśnie na torze rozgrywana jest konkurencja czwórek bez sterniczki kobiet, przedbieg pierwszy. Heat one of women's fours. Jest to konkurencja nieolimpijska. It's a not Olympic competition. Na torze pierwszym reprezentantki Włoch. In lane one representing Italy, Cecilia Bellati, Benedetta Bellio, Stefania Gobbi, Kimi English Hoke. Na torze drugim Irlandia. In lane two, Oifi Feely, Eileen Crowley, Siofra Bennett and Aimea Lamb. Na torze trzecim reprezentantki Rosji. In lane three, Kristina Gureckaita, Weronika Wojno, Maria Miniakowa and Anastasia Szczebrinina representing Russia. Na torze czwartym Holenderki. In lane four, Janneke Böhre, Sanne Brugink, Marjolein Hulsbos and Elsbeth Beres for the Netherlands. I na torze piątym spinają to wszystko reprezentantki Szwajcarii. And in lane five, representing Switzerland, Anina Wüttrich, Anna Landwa, Adrien Remund and Katharina Breding. Pierwsze dwie osady awansują bezpośrednio do finału A. Trzecia i pozostałe o ten finał będą musiały powalczyć w repasażach. The first two team get automatic qualification for the final A. The remaining two will have to seek their chance in repechages. I chyba na razie najbliżej tego finału jest osadzie z numerem 1, czyli Włoszkom oraz na torze czwartym Holenderki. Pierwsze dwie do finału A. Przypomnę, Włochy, Irlandia, Rosja, Holandia i Szwajcaria. Oto skład tego pierwszego przedbiegu. Włoszki jako pierwsze przepływają linię mety. Na miejscu drugim z toru czwartego Holenderki, na miejscu trzecim osada Szwajcarii. So Italy takes the first place. The second goes to the Netherlands and the third to Switzerland.
I już na torze rozgrywany jest przedbieg drugi z udziałem polskiej osady. Na torze drugim reprezentacja Polski. Heat 2 of women's fours. In lane 2, Agnieszka Płotecka, Sylwia Lewandowska, Joanna Dietman and Julia Styła representing Poland. Na torze drugim reprezentacja Wielkiej, no przepraszam, na torze trzecim reprezentacja Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. In lane 3, Rebecca Edwards, Annie Withers, Eilish Sheenan and Gillian Cooper representing the United Kingdom. Na torze czwartym Kanada. Canada in lane 4, Marylise Dubois, Olivia King, Darcy Ahrens, Rebecca Zimmerman. I na torze piątym Niemki. And in lane 5, Clara Radetzky, Friederike Riesig, Charlotte Reinhardt and Constanze Duell representing Germany. I póki co na prowadzeniu Niemki, reprezentantki Niemiec. Niemki przed reprezentacją Wielkiej Brytanii. Pierwsze dwie osady awansują bezpośrednio do finału. I jedną z tych osad już są Niemki, drugą Wielka Brytania. Są to oczywiście wyniki nieoficjalne. Na trzecim miejscu reprezentantki liścia klonowego, czyli Kanady. Unofficial results of the race, ladies and gentlemen. Germany ahead of the United Kingdom and Canada. I już wystartowały ósemki mężczyzn na torze, drugim, reprezentacja Holandii. Heat 1, men's eights, ladies and gentlemen. In lane 2, representing the Netherlands, Jan Willem Hurkmans, Nick Mösker, Menno Bezema, Amos Keiser, Wouter Witthagen, Wouter Borghis, Louis Stolper, Laurent Wilkens, Vera Terlouw. Na torze trzecim reprezentacja Węgier. In lane 3 representing Hungary, Bence Szabo, Gergely Bödök, Roland Szigeti, Matthias Fanczura,
Akosz Prywaczki Juchas, Balasz Ventura, Peter Krpesic, Olmos Sönfeld and Bence Kiss. Na torze czwartym reprezentacja Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii. In lane four, representing the United Kingdom, Richard Clark, Edward Glido, Jacob Dawson, Tristan Vuillot, Cameron Buchan, Robert Massey, Timothy Clark, James Stanhope and Rory Copas. I na torze piątym reprezentanci Francji. And in lane five, representing France, Maxence Tollet, Louis Droissard, Guillaume Amp, Edouard Jeanville, Quentin Stender, Guillaume Terlin, Benoit Demey, Benoit Brunner, Thibaut Hacko. I na prowadzeniu reprezentacja Francji. Francja przed Wielką Brytanią i przed Holandią. Na torze piątym reprezentacja Francji. Pewna przewaga wywalczona na tym dystansie 2 kilometrów. Jako pierwsi ukończyli wyścig. Na miejscu drugim, na torze czwartym Wielka Brytania i na miejscu trzecim Holandia. Unofficial results, ladies and gentlemen, in the first place, France. Ahead of the United Kingdom and the Netherlands. I już rozgrywany jest przedbieg drugi ósemek. O tyle ważniejszy dla nas, dla Polaków, że na torze czwartym wystartuje właśnie reprezentacja Polski. Ale idźmy od początku. Tor drugi, Szwajcaria. Heat 2 of men's eights. In lane 2, Switzerland. Timon Vernas, Luca Schuller, Toby Quartenot, Fabien Tally, Louis Margot, Niklaus Habertür, Kevin Stadelmann, Moritz Schneider
and Caroline Peku. Na torze drugim Norwegia. In lane three, representing Norway, Ask Tjum, Peter Svingen, Olaf Kallerud, Martin Helseth, Peter Tufte, Markus Holmemo, Halvard Björklund, Ole Bank Andreasen, and Sarah Hege. I na torze czwartym reprezentacja biało-czerwonych, czyli Polska. In lane four, representing Poland, Olaf Malinowski, Jan Janasik, Jakub Jankowski, Marcin Sobieraj, Damian Krawitkowski, Filip Leszczyński, Adrian Pawłowski, Łukasz Krajewski, Mariusz Kozioł. A na torze piątym reprezentanci Czech. And in lane five, representing the Czech Republic, Jakub Mach, Antonin Marik, Tomasz Emr, Martin Basel, Stepan Adam Havlicek, Petr Oredniczek, Jakub Paroulek, Jarosław Kedaj and Anna Zabowa. I bardzo dobrze Polacy. Polacy na razie na prowadzeniu. Malinowski, Janasi, Jankowski, Sobieraj, Krawitkowski, Leszczyński, Pawłowski, Krajewski i Kozioł. Oto skład ósemki wiosiarskiej Polski, która właśnie prowadzi na torze czwartym. Przypomnę, na torze drugim Szwajcaria, na torze trzecim Norwegia, na torze piątym Czechy, a po środku Polacy na torze czwartym. Ogromna przewaga biało-czerwonej osady. Długość prawie dwóch łodzi i biało-czerwone wiosła. Teraz właśnie przekraczają linię mety. Zdecydowanie na pierwszym miejscu. Tu za nimi nasi południowi koledzy, co siedzi Czesi, i na miejscu trzecim, na torze drugim, Szwajcaria. And official results, ladies and gentlemen, Poland ahead of the Czech Republic and Switzerland. I już pierwszy wyścig repasażowy jedynek wagi lekkiej mężczyzn. First repechage race of lightweight men's single sculls. Na torze pierwszym reprezentant chińskiego Taipei. In lane one, representing Chinese Taipei,
Qingying Huang. Na torze drugim Irlandia. In lane two, Christopher Beck from Ireland. Tor trzeci to Słowacja. Lane three, Marek Reznak from Slovakia. Tor czwarty Czechy. Lane four, Jan Hajek from the Czech Republic. Na torze czwartym, piątym, reprezentant Estonii. In lane five, Kermo Randme from Estonia. Oto skład wyścigu repasażowego. Wyścigu repasażowego, w którym już wiemy, że się nie musi ścigać Jerzy Kowalski. Jerzy Kowalski, który wyścig w pierwszym przedbiegu zajął drugie miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do półfinału. Również w półfinale jest Federico Gerzi z Włoch, a także Jakub z Wolfer z Austrii oraz Kanadyjczyk Matthew Christie. Także czterech zawodników już jest w półfinałach, ale o te półfinały jeszcze walczą pozostali zawodnicy.
Pierwsze trzy osady awansują bezpośrednio do finału, do półfinału. Na torze pierwszym reprezentant chińskiego Taipei, na torze drugim Irlandia, tor trzeci Słowacja, tor czwarty Czechy i na torze piątym Estonia. Póki co na prowadzeniu na torze czwartym. Na torze czwartym Jan Hajek, Czechy. Jan Hajek jako pierwszy przepływa linię mety. Proszę Państwa, na to, że wygrał reprezentant Francji. Na torze czwartym, przepraszamy za pomyłkę. Alberic Cormeret, representing France, was the winner of the repechage in men's single sculls. Także przepraszamy za pomyłkę. Oczywiście teraz to będzie wyścig z udziałem pięciu osad, czyli chińskiego Taipei, Irlandii, Słowacji, Czech i Estonii. Ladies and gentlemen, repechage in lightweight men's single sculls with five teams. The first representing Chinese in lane one is Qingying Huang. In lane two representing Ireland is Christopher Beck. In lane three, representing Slovakia, is Marek Reznak. In lane four, representing the Czech Republic, Jan Hajek. And in lane five, Kermo Randme, representing Estonia. I na pewno będzie zacięta walka pomiędzy Słowakiem i Czechem, ponieważ to oni zajęli trzecie miejsce w dwóch przedbiegach, właśnie w przedbiegu pierwszym w tej konkurencji trzecie miejsce zajął Marek Reznak ze Słowacji, natomiast w przedbiegu drugim uplasował się na trzeciej pozycji Jan Hajek z Czech. Przypominamy, że pierwsze trzy osady awansują bezpośrednio do półfinału. Just to remind you, the first three qualify for the semifinal.
Jedynkarze wagi lekkiej już powoli zbliżają się do mety. Na prowadzeniu na torze trzecim Marek Greznak, Słowacja. Ale również, tak jak już wcześniej mówiłem, Jan Hajek, Czechy, na torze czwartym. I to chyba Czech będzie na drugim miejscu. Na miejscu trzecim póki co Christopher Beck z Irlandii. Także Słowak jako pierwszy. Marek Greznak przekroczył linię mety. Na miejscu drugim spokojnie Jan Hajek i na miejscu trzecim Christopher Beck, Irlandia. Tych trzech panów awansuje bezpośrednio do półfinału. Slovakia, the Czech Republic and Ireland win their qualification for the semifinal. I kolejny repasaż jedynek wagi lekkiej na torze pierwszym, osada Szwajcarii. Repechage 2 in lightweight men's single skull category. In lane 1, Serafin Streif for Switzerland. Na torze drugim reprezentant Niemiec. In lane 2, Paul Weidenmüller for Germany. Tor trzeci to Australia. Lane 3, Hamish Parry for Australia. Tor czwarty, Holandia. Lane 4, Eric Decker for the Netherlands. Tor piąty, Argentyna. Lane 5, Pablo Conte for Argentina. I na torze szóstym, reprezentant Finlandii. And in lane 6, Jonas Petäjäniemi for Finland. Przypominamy, że pierwsze trzy osady awansują do półfinału. Szwajcaria, Niemcy, Australia, Holandia, Argentyna i Finlandia. The first three get their qualification for the semifinal.
I na 500 metrów przed metą Australia przed Finlandią. Australia, Hamish, Parry na torze trzecim. Na torze szóstym Finlandia. Długie, mocne pociągnięcia reprezentanta Australii. Ale teraz bardzo mocno przyspieszył reprezentant Finlandii. I to chyba on wygra ten wyścig. Cóż za imponująca końcówka. Ostatnie metry reprezentanta Finlandii, który wygrywa o długość łodzi z reprezentantem Australii i na miejscu trzecim, na torze czwartym, Holandia, Erik Dekker. And so, ladies and gentlemen, it is Finland ahead of Australia and the Netherlands. Proszę Państwa, 14. Mistrzostwa Świata, akademickie Mistrzostwa Świata w wioślarstwie nie odbyłyby się, gdyby nie nasi partnerzy i patroni. Patronem. Ladies and gentlemen, the 14th World University Rowing Championship would not have proved possible without the help and assistance of our patrons and organizers. Patronatem objął imprezę minister sportu i turystyki. The Ministry of Sport and Tourism is the main patron of the event. Organizatorem imprezy jest. The organizer of the competition is. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, miasto Poznań, FISU, AZS Poznań i Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Współorganizatorem imprezy jest. Co-organizers of the event are. Politechnika Poznańska, Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo oraz MPK. Sponsorami imprezy są. Sponsors of the event are. Firma Rebis, Talex, Abedik, Biurotechnika, Pacza Poznań, Trops, Ford BMW Motors, Hotel Woski oraz Spółdzielnia Młodych w Poznaniu. Mediami patronackimi są. And the media partners are. Radio Merkury, Polska Głos Wielkopolski, TVP Poznań oraz Akademicki Przegląd Sportowy. Proszę Państwa, bardzo ważnymi osobami również są tutaj nasi wspaniali wolontariusze, dzięki którym ta impreza naprawdę by się tutaj nie odbyła, to dzięki ich wielkiej pracy, wielkim sercom, które wkładają codzienny trud tutaj zmagań, pomagają właśnie nam w organizacji tej wspaniałej imprezy. Ladies and gentlemen, we would also like to extend our words of gratitude to people without whom this event would not have been possible, for sure. That is a big thank you to our volunteers. A tymczasem, proszę Państwa, już do 500, do ostatniej 500 dopływają nasi wioślarze w męskich dwójkach. Na torze jest to repasaż dwójek męskich. Pierwsze trzy osady awansują do półfinału.
Ladies and gentlemen, repechage number one in the category of men's pairs. The first three are qualified for the semifinals. Na torze drugim, reprezentacja Francji. In lane two, representing France, Anatole Ringert and Thomas Cousin. Na torze trzecim, Polska. In lane three, representing Poland, Rafał Kowalczyk and Damian Rosolski. Na torze trzecim, chińskie Taipei, czy czwartym, chińskie Taipei. In lane four, representing Chinese Taipei, Yung Hao Li and Xiong Xiang Yang. I na torze piątym, reprezentanci Estonii. And in lane five, representing Estonia, Marcus Ritson and Daniel Leek. Proszę Państwa, pierwsze trzy osady awansują do półfinału. Póki co w tej trójce na pewno są Polacy. Rafał Kowalczyk I Damian Rosolski płyną na miejscu drugim. Na razie na prowadzeniu reprezentanci Francji. Ogromna przewaga. Francuzi niezagrożeni, ale Polacy chyba też już niezagrożeni. Chyba ze spokojem płyną na tym drugim pozycji. Ale jeszcze teraz podrzucili Estończycy. Czy Polacy odeprzą atak? Chyba tak. Miejsce pierwsze Francja, miejsce drugie Polska. I na miejscu trzecim reprezentacja Estonii. And so it is France in the first place, Poland in the second, and Estonia in the third. Proszę Państwa, był to ostatni wyścig w dniu dzisiejszym. Ostatni wyścig pierwszego dnia 14 akademickich mistrzostw świata w wiosiarstwie. This completes, ladies and gentlemen, the first day of the 14th World University Rowing Championship. Dziękujemy Państwu za dzisiaj I zapraszamy jutro od godziny 10:00 na Tor Regatowy Malta w Poznaniu. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your presence and attention, and we would like to welcome you to tomorrow's races, which begin at 10 o'clock. Here at Lake Malta Regatta Course. Do zobaczenia I do usłyszenia. See you tomorrow. Thank you.